Powiadają, że młodzi niechętnie czytają wiersze. Powiadają też, że nie da się zjeść słonia. A ja mam lekarstwo na jedno i drugie i powiem Wam, że to wszystko jest do przełknięcia. Nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem właścicielką firmy edukacyjno-szkoleniowej FIDEDUKACJA, współautorką książek Wychowanie do osobistego rozwoju i autorką bloga Inspiracje dla szkoły. Z zawodu jestem nauczycielką języka polskiego. Skąd taka zmiana? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, zobacz film startowy na moim kanale. Czy lekarstwo na nieczytanie poezji i niemożność zjedzenia słowa istnieje? Oczywiście, że tak, dlatego nagrywam ten filmik. A brzmi ono Zarządzanie marzeniami Michała Zawadki, poezja motywacyjna. Przeczytam Wam pewien utwór o zjedzeniu słonia właśnie. Mówią, że słonia nie da się zjeść, lecz słowa to tylko niedowiarków. Bo tak, jak na górę da się wejść, to słonia zjeść można po kawałku. Wyobraź sobie trudne zadanie, które jest ogromne jak słoń. I krok po kroku zabierz się za nie, by tak jak słonia zadanie zjeść. I choćbyś jak mrówka był taki malutki i miał zbudować swoje mrowisko, zasadę słonia zawsze pamiętaj, a w życiu łatwo osiągniesz wszystko. Wniosek mój jest następujący. Z zamiast K, czyli Zawadka zamiast Konopnickiej, przynajmniej w fazie początkowej podróży przez literaturę, po to, aby faktycznie młodych czytelników poezji rozkochać, żeby poezja była zrozumiana, zrozumiała i aby była faktycznie literaturą taką codzienną, chociaż wyjątkową, ale taką, która pomaga w życiu. Jak ta książka jest zbudowana? Jest ona przeznaczona dla dzieci od 6 do 10 lat. Zdecydowanie można zacząć tę lekturę wcześniej. Są to wiersze, mapy marzeń, gra rodzinna i zakładki motywacyjne. Jest tutaj na początku kilka wierszy, które są też pięknie ilustrowane, ale później jest coś, co można wykorzystać i w szkole, i w domu z pracy ze swoim dzieckiem. Mam nadzieję, że mój kanał oglądają nie tylko nauczyciele, ale też rodzice. Mianowicie jest zarządzanie marzeniami jako gra. To znaczy motywujemy nasze dzieci do tego, aby marzyły. Niestety coraz częściej też spotykamy się z tym, że z taką opinią, nie wiem czy to jest prawda czy nie, trudno jest mi to ocenić, że dzisiejsza młodzież i dzisiejsze dzieci nie mają marzeń, tak jak my kiedyś. Myślę, że możemy w nich taką większą miłość rozbudzić właśnie tym, że będziemy motywować do tego, aby stawiali sobie takie swoje jakieś cele, rozkładali je na czynniki pierwsze i abyśmy my potrafili je doceniać. Ja wiem, że tutaj niektórzy zwolennicy motywacji tylko wewnętrznej się będą burzyć. Ja też jestem zwolenniczką motywacji wewnętrznej, ale uważam, że nie istnieje w ogóle nauczanie czy wychowywanie bez jakiegokolwiek czynnika motywacji zewnętrznej. Dlatego myślę, że jakąś taką małą inspirację czy takie kopniaki od nas, tych, którzy się opiekują tymi, którzy są pod naszą opieką, możemy stosować. I takim właśnie kopniakiem myślę, że ta książka jest. Tutaj jest rozpisany taki plan tygodnia, nawet miesięczny, z różnymi takimi nagrodami, które można dziecku ofiarować w zamian za to, że będzie po kawałeczku tego swojego słonia zjadał. Co mi się najbardziej podoba w tym, że nie są to nagrody takie materialne, ale na przykład czas z rodzicem, na przykład jednym rodzicem godzina w jakimś dniu w tygodniu, która jest tylko dla tego dziecka. Albo może to być czas z wychowawcą, czy z nauczycielem, któremu to dziecko ufa i dla niego to będzie naprawdę nagroda, a nie kara. I na końcu jest jeszcze taki fajny dodatek, mianowicie zakładki motywacyjne, które mają świetne teksty. Można je skanować, wycinać, drukować, laminować. Można na ich podstawie po prostu zrobić coś swojego. Także można powiedzieć, że taka trochę interaktywna książka, chociaż ja za takimi książkami, wiecie, gadającymi, skaczącymi i w ogóle błyszczącymi nie jestem do końca, ale ta jest naprawdę taka angażująca w bardzo mądry sposób. Polecam. Mam nadzieję, że osób, które będą chciały zarządzać marzeniami swoimi i pomagać w tym swoim uczniom, będzie jak najwięcej.
Bardzo Was proszę o to, abyście napisali w komentarzu, w jaki sposób Wy motywujecie swoje dzieci czy swoich uczniów do tego, żeby tymi swoimi marzeniami zarządzali. Czy się zgadzacie z moim apelem, żeby zawadkę zamienić, żeby Konopnicką zamienić na zawadkę? Koniecznie zobaczcie linki w opisie, ponieważ ja tam też wrzucę link do mojego artykułu na temat tego, jak właśnie taką lekcję o planowaniu marzeń zrealizować. Więcej na ten temat, cały pakiet narzędzi, w jaki sposób inspirować i motywować uczniów do zdobywania czegoś więcej w życiu, prowadzę na swoim szkoleniu Fit Wychowawca i na szkoleniu Nauczycielskie triki na budowanie wewnętrznej siły. Linki do tych szkoleń także w opisie. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym czytelniczym czwartku i mam nadzieję, że także na żywo, może na jakimś szkoleniu.